Zakłady mechaniczne Tarnów S.A. wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej są wiodącym dostawcą sprzętu wojskowego dla polskich sił zbrojnych oraz odbiorców zagranicznych. Spółka kładzie ogromny nacisk na innowacyjność wyrobów i to otwartość na nowe rozwiązania projektowe i produkcyjne zapewnia jej miejsce w gronie liderów przemysłu obronnego. W rozbudowanym centrum badawczo-rozwojowym projektowane jest uzbrojenie, w tym najnowocześniejsze karabiny wyborowe. W Centrum Badawczo-Rozwojowym Tarnowskich Zakładów Mechanicznych obecnie realizujemy projekt SKW. SKW jest to skrót od samopowtarzalny karabin wyborowy. Jest to jeden z najnowszych projektów, jakie w tej chwili realizujemy. Całość projektu przewidziana jest na około 2,5 roku. W tej chwili jesteśmy po pierwszym roku prac projektowych, kiedy to z etapu tzw. pustej kartki doszliśmy do pierwszych strzelań demonstratora technologii. SKW na pewno wyróżnia bardzo wysoka ergonomia użytkowania. Jest to bezpośrednia odpowiedź na bieżące zapotrzebowania sił zbrojnych. Tak krótki czas realizacji projektu SKW był możliwy dzięki nowoczesnemu oprogramowaniu kadowskiemu z możliwością tworzenia symulacji mechanicznych oraz przede wszystkim technologii druku 3D. Technologia ta pozwoliła nam na dużo szybsze otrzymanie niektórych części i sprawdzenie poprawności działania niektórych mechanizmów karabinu. Dzięki technologii druku 3D przetestowaliśmy m.in. poprawność dosyłania amunicji do komory nabojowej, kształt krzywki sterującej obrotem zamka oraz podstawowe cechy ergonomiczne karabinu, takie jak przycisk składania kolby. No, dzięki technologii druku 3D mieliśmy możliwość bezpośredniego przejścia z tego, co widzieliśmy wirtualnie w programie, do rzeczywistości i tego namacalnego sprawdzenia wyrobu z ominięciem całej tej ścieżki towarzyszącej normalnemu procesowi wytwarzania, czyli opracowaniu technologii, wdrożeniu, oczywiście przy dużo niższych kosztach. SKW to pierwszy projekt, przy realizacji którego wykorzystaliśmy drukarkę Habot F300. Do tej pory wszystkie elementy wykonywaliśmy z metalu, przez co koszty projektu, realizacji projektu były bardzo wysokie. Dzięki wykorzystaniu druku 3D zmniejszyliśmy koszty wytwarzania, jak i również skróciliśmy czas realizacji projektów. Nasz produkt, nasz karabin znajdzie się na rynku rok wcześniej niż zakładaliśmy. Obecnie do realizacji wszystkich projektów wykorzystujemy naszą drukarkę.